To już 40 odcinek podcastu Musicalowe Info, w którym zabieram Was do Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. Od 8 października na tej wyjątkowej scenie oglądać można musical Once w reżyserii Tomasza Dudkiewicza. Zaskakującą i pełną detali scenografię do spektaklu stworzył Wojciech Stefaniak. Autorką choreografii jest Joanna Semeńczuk. Kierownictwo muzyczne nad tym bogatym muzycznie spektaklu objął Mikołaj Basiukiewicz. Przekład libretta Anna Wołek, przekład piosenek Tomasz Dudkiewicz. W rolach dziewczyny i chłopaka zobaczymy Kaję Mianowaną, Paulinę Grochowską, Michała Grobelnego oraz Marka Puchowskiego. W pozostałych rolach występują Karol Jasiński, Małgorzata Latoszek, Dominik Lewandowski, Aleksandra Lis, Szymon Łukowski, Karol Małkowski, Maksymilian Pluto-Prądzyński, Marta Suprun, Maria Świtoniak i Nikodem Wróbel. Ten odcinek podcastu powstał przy okazji pokazu prasowego musicalu Once. Zdjęcia i filmy możecie znaleźć na Facebooku i Instagramie musicalowe Info Podcast. A już teraz zapraszam na spotkanie z realizatorami spektaklu w Toruniu oraz aktorkami i aktorami wcielającymi się w główne postaci musicalu Once. Anna Wołek, jestem dyrektorem Teatru Muzycznego w Toruniu. Już w 2017 roku rozmawialiśmy o musicalu Once. Czy to jest spełnione marzenie pani? Tak, to jest moje spełnione marzenie. Miałam nadzieję właściwie od początku, kiedy tutaj przyszłam do tego teatru, że pewnego dnia Once uda się zrobić. Trochę to trwało, ale myślę, że warto było czekać. Co jest wyjątkowego w tym musicalu? Piękna historia, dużo wspaniałej muzyki z irlandzkimi nutami, emocje, no refleksja, ale i dobra zabawa. Wszystko, co powinno być w dobrym spektaklu muzycznym. Również pani przekład? Tak. Kiedy właściwie już zaczęłam rozmowy z agentami, wiadomo było, że i zresztą ja to jasno im mówiłam, że będę chciała ten tekst przełożyć, bo kocham film, kocham musical, widziałam go i w Nowym Jorku, i w Londynie i chciałabym, żeby był to mój przekład. Nie było żadnego problemu, znamy się z agentem, więc zaakceptowali mój przekład. Także w ten sposób to się odbyło. A jak pracowało się przy dekoracji z twórcą scenografii? Z Wojtkiem Stefaniakiem, scenografem, znamy się od wielu, wielu, wielu lat i uważam, że on ma mnóstwo fantastycznych pomysłów. Wiedzieliśmy o tym, bo taka była umowa z agentem, z agencją, że skoro robimy non-replika, czyli nie dokładnie odwzorowany pierwotny spektakl, to nie może to być pub. Także trzeba było wymyśleć coś innego. Wojtek wpadł, uważam, że na rewelacyjny pomysł, bo on naprawdę robi wrażenie, że wszystko się dzieje w sklepie muzycznym, który tak naprawdę spełnia bardzo wiele funkcji, również i pubowych. Proszę mi zdradzić, czy te płyty na półkach w sklepie są prawdziwe, czy to tylko dekoracja? Część z nich jest prawdziwa i będzie je można kupić i przed spektaklem, i w przerwie, a część to jest dekoracja, ale wyglądają tak, jakby były wszystkie prawdziwe. Tomasz Dudkiewicz, reżyser toruńskiej wersji musicalu Once. Czy to jest trudne, czy łatwe do przygotowania musical? Najtrudniejszy. Najtrudniejszy, chociaż wydaje się bardzo prosty, to z drugiej strony poprzeczka jest zawieszona maksymalnie wysoko, dlatego że artyści, którzy występują na scenie, muszą jednocześnie grać bardzo poważne role aktorskie, bo tutaj wszystko bazuje na emocjach, muszą świetnie śpiewać, bo mamy i numery solowe, i duety, i mamy wykonane na głosy numery wokalne, muszą tańczyć, ponieważ jest kilka numerów choreograficznych, no i co najtrudniejsze, ci wszyscy artyści, o których mówiłem przed chwileczką, muszą jednocześnie grać na instrumentach. Nie ma zespołu osobno muzycznego. Oni grają jednocześnie, akompaniują sobie wzajemnie. I to są nieprościutkie instrumenty, bo to i piano, i altówka, i wiolonczela, i skrzypce, i tak dalej, i tak dalej. Także poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, a do tego muszą po prostu uwieść publiczność, opowiadając piękną, ale bardzo prostą historię miłosną, okraszoną przepięknymi piosenkami. Co można powiedzieć o aktorkach i aktorach grających ją i jego? Najprościej rzecz biorąc, po prostu
muszą być to ludzie, którzy wniosą taki ładunek emocjonalny, a jednocześnie wniosą ten ładunek w sposób absolutnie najprostszy, bez teatralnej ostentacji i którzy przekonają widzów, że to jest prawdziwa miłość. A na scenie kameralnej, gdzie widz jest na wyciągnięcie dłoni, o to najtrudniej, bo to muszą być zupełnie autentyczne, prawdziwe uczucia. Mam głęboką nadzieję, że w trakcie pracy, przy tej ogromnej dawce energii, którą aktorzy włożyli w ten spektakl i chemii, która się między nimi wytworzyła, że właśnie to widzowie zobaczą. Zobaczą niezwykle prostą, a jednocześnie bardzo wciągającą i wzruszającą, choć momentami bardzo zabawną, opowieść miłosną, opowieść o każdym z nas, bo każdy nas albo kochał, albo kocha, albo kochać będzie. Czy to, że to jest grane na niewielkiej scenie Teatru Muzycznego w Toruniu, czy to jest atutem tej sceny, ta niewielkość? To jest i atut, i wada, bo atut to, że rzeczywiście po prostu widzowie czują się jakby byli w środku, w naszym wypadku tego sklepu muzycznego, w którym to tak naprawdę się dzieje. Natomiast no pewnie nie mogliśmy w związku z rozmiarem miejsca wykonać paru efektów scenicznych, które pewnie na nieco większej scenie, choć niewiele większej, bo ta scena nie wymaga ogromnego rozmachu przestrzennego, pewnie udałoby się może więcej zabawy światłem, może nieco bardziej rozbudowana scenografia, ale wydaje mi się, zresztą taka była tendencja na całym świecie w wypadku tego musicalu, tutaj nie można przesadzać z rozmachem inscenizacyjnym, dlatego że to odwracałoby uwagę od tego, co jest najistotniejszego, czyli po prostu od prostej, fajnej opowieści. Nazywam się Mikołaj Basiukiewicz i jestem kierownikiem muzycznym spektaklu musicalu Once. Głównym motywem jest muzyka irlandzka, oparta o twórczość Glenna Hansarda i Markety Irgrowej, lecz nie ukrywam, że traktujemy to jako punkt wyjścia do naszej inspiracji, do naszej twórczości, gdyż chcemy przedstawić ten musical w nie do końca konwencjonalny sposób. Co się za tym kryje? To tak tajemniczo zabrzmiało. Powiem tak, korzystamy z materiału źródłowego w dość oczywisty sposób, aczkolwiek sposób, w jaki go wykorzystujemy, jest nie do końca taki, jak został on zapisany i taki, jak zazwyczaj słyszy się go w innych musicalach, co uważam powoduje, że nasze wydanie tego spektaklu jest dość unikalne. Jak pracowało się z artystami na scenie, którzy no, muszą być szalenie wszechstronni w tym musicalu? Uważam, że to jest ich najważniejsza zaleta i główny atut, że ci wspaniali ludzie się tutaj znaleźli, ponieważ jest to niesamowity wyczyn być artystą w kontekście wykonywania muzyki, w kontekście bycia aktorem na scenie i przekazywania emocji. Współpraca przebiegała wspaniale. Są to niesamowicie zdolni ludzie, niesamowicie przyjaźni, bardzo otwarci na różnego rodzaju propozycje i dodam, że niesamowicie biegli na swoich instrumentach, no i przyjaźni nastawieni do tego całego przedsięwzięcia. Najbardziej rozpoznawalny song tego musicalu Falling Slowly. Jakie uczucia towarzyszyły przy pracy akurat nad tym fragmentem? Towarzyszyły bardzo burzliwe, ponieważ nie ukrywam, że początkowo wszyscy byli podekscytowani wykonywaniem tego utworu, co niestety też przekładało się na śpieszne wykonywanie go. Bardzo niesamowite było obserwowanie, jak ten utwór osiada w sercach artystów i nawiązując trochę do tytułu tego utworu, jedną z głównych uwag było to, abyśmy znaleźli w sobie ten spokój i tak jak cytując tutaj tekst utworu, że na wszystko mamy czas, to niesamowicie rezonuje to w duszach artystów, którzy to wykonują i efekt końcowy, no mogę powiedzieć, jest zniewalający. Zdecydowanie ten utwór nabrał głębi, no i musicie Państwo się sami przekonać, jak fantastycznie to brzmi. Oh,
Nazywam się Kaja Mianowana i gram postać dziewczyny. To zwykła dziewczyna. To dziewczyna, która jest w trudnej sytuacji życiowej, ponieważ pochodzi z biednej rodziny, jest w nie swoim kraju. Ma dziecko, które obecnie wychowuje samotnie, a przy okazji ma wielką pasję do muzyki. Czyli jest to taka osoba, taka postać, którą wielu z nas mogłaby poczuć osobiście. Czy dla aktorki musicalowej rola w tym musicalu to taka wymarzona rola? Dla mnie jest to absolutnie wymarzona rola. Od pierwszego obejrzenia filmu ja się absolutnie zakochałam w tym materiale, zarówno muzycznie, jak i w samej postaci. Między innymi niesamowicie przyciągnęło mnie to, że jest to tak zwykła opowieść, a przez to, że jest to zwykła opowieść, jest niezwykle wzruszająca. I chciałabym, żeby widz też się wzruszył. Od samego początku naszego tutaj dzisiaj spotkania podziwiam dekorację, jak się w niej odnajdujesz. Dekoracja jest no taka jak w sklepie muzycznym. Jesteśmy w sklepie muzycznym, ten sklep muzyczny nam służy też za dom, za mieszkanie, za cenę, za bar. Za ulicę. Za ulicę, tak. Czujemy się tutaj bardzo tak domowo, bym powiedziała. Marek Puchowski. Moja postać to postać chłopaka. Moja postać walczy z depresją przez to, że nikt, jak sam mówi, nie słucha jego muzyki. Czuje się niedoceniony, czuje, że jego życie już zawsze takie będzie, a tu nagle pojawia się w jego życiu jakaś dziwna, niesamowita Czeszka i zaczyna mu mieszać w tym życiu. A on, wiedziony urokiem Czeszki, idzie za tym, chociaż nie wie do końca po co. Zanim pojawiłeś się na castingu do tego musicalu, znałeś ten musical? Widziałeś? Słuchałeś? Tak, oczywiście. Sam kończyłem gitarę klasyczną, 2 stopnie szkoły muzycznej i bardzo często zdarzało mi się grać na streetie i podczas moich studiów na Akademii Muzycznej w Gdańsku często słyszałem, ej, ty jesteś taki chłopak z gitarą, no to jak w tym Łansie? I zacząłem drugie studia i zobaczyłem, że jest casting i jakoś tak pomyślałem, że trochę to za mną chodzi, bo sam grałem na streetie i miałem takie wrażenie, że niesamowicie ciekawe będzie opowiedzenie takiej zwykłej historii i przefiltrowanie jej też przez własne doświadczenia związane z graniem na ulicy. Paulina Grochowska, gram dziewczynę. Czy grana przez ciebie postać będzie różnić się w jakiś sposób od tej samej postaci granej przez Kaję Mianowaną? Na pewno fundamenty tej postaci będą podobne, dlatego że jakby opieramy się też na tym samym scenariuszu, tych samych utworach, ale każda z nas gdzieś tam włoży cząstkę siebie, swojego temperamentu, swojego charakteru, też sposobu patrzenia na niektóre rzeczy, więc myślę, że warto też przyjść 2 razy, żeby sobie to samemu ocenić. Czy to jest postać, o której marzyłaś, którą chciałaś zagrać? Kiedyś, jak pierwszy raz słyszałam Falling Slowly, bo jest to wiadomo znany numer oscarowy, to sobie pomyślałam, ciekawe jakby to było zagrać taką postać, zagrać też na pianie, na instrumencie, między muzykami, zmierzyć się, zadaniowo tak sobie podejść do tego i zmierzyć się z takim zadaniem. No a tutaj się trafiła taka okazja, więc tak, cieszę się, że tutaj jestem. Jest to dość kontrastowa postać z moimi ostatnimi rolami, więc rzeczywiście trzeba było się ostro przestawić, ale mam nadzieję, że efekt będzie w porządku. Czy można powiedzieć, że to już jest naprawdę wyższa szkoła aktorstwa musicalowego? To nie tylko gra aktorska, nie tylko taniec, nie tylko śpiewanie, ale właśnie też granie na instrumencie. Dzisiaj musical może być bardzo szeroko potraktowany, dlatego że kiedyś były to piosenki stricte klasyczne, później pojawiały się tam inne style. Dzisiaj mamy praktycznie od hip-hopu po jazz, więc już samo śpiewanie dzisiaj już jest bardzo różnorodne i można pokazać w tym wiele swoich umiejętności. Natomiast rzeczywiście tu
tutaj doszła jeszcze gra na instrumencie, która powoduje kolejny jakiś tam dodatkowy, powiedzmy, że stres. Natomiast instrumentaliści lub niektórzy aktorzy, którzy też tutaj grają na instrumentach, mają jeszcze taniec, więc pojawia się ten trzeci element układanki. No i tak, rzeczywiście można powiedzieć, że jest to już troszeczkę wyższa szkoła jazdy. Michał Grobelny w musicalu Once w Toruniu gram chłopaka. Powiem szczerze, że jest to dla mnie nowe doświadczenie. Po prostu tak to traktuję, bo też nie mogę powiedzieć, że jest to wymarzona postać, bo nie znałem tego musicalu wcześniej i też nawet nie oglądałem tego filmu, więc jest to bardzo ciekawa sytuacja, gdzie troszeczkę na spontanie wszedłem w ten musical i też zgłosiłem się na casting. Jednak historia jest ogólnie taka, że znajoma napisała do mnie, że w Toruniu właśnie organizują casting na główną postać i powiedziała, że przecież ty grasz już trochę na tej gitarze, więc mógłbyś się w sumie zgłosić, a już też kilka razy tam grałeś w różnych musicalach, więc no, mógłbyś spróbować. Ja myślę sobie, no dobrze. Więc wziąłem po prostu, odkurzyłem gitarę, bo zazwyczaj gram na pianinie. Więc zgłosiłem się po prostu na tą postać. Udało się i jest, ja to traktuję tylko jako super przygodę ze świetną ekipą, z świetną obsadą i jako nowe doświadczenie, które naprawdę daje mi bardzo dużo pod względem nauki gry aktorskiej, której nigdy nie miałem jeszcze, pod względem nauki już bardziej profesjonalnej, pod względem gry na gitarze. Powiem szczerze, że coraz bardziej, im częściej teraz gramy te spektakle, te próby organizujemy, to coraz bardziej zakochuję się w tym musicalu i coraz bardziej mi się podoba. Mam nadzieję, że również i wy zakochacie się w toruńskim musicalu Once. Gorąco zapraszam do Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. Zachęcam także do subskrybowania tego podcastu, dzięki temu nie przegapisz kolejnego odcinka. Wszystkiego dobrego musicalowego, do usłyszenia.